Tegoroczne spotkanie prezydenta miasta Koniki Kołobrzeskie odbyło się w hotelu Aquarius. Dobry wieczór Państwu. Imprezę poprowadził Szymon Hołownia. Bardzo ładna jest ta ambonka. Ja jestem też trochę z tej branży, w której ambonek się używa, więc... A jak tacę zbieram? Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa w szczególny wieczór, we wspaniałym momencie. To już 17 raz zostaną wręczone dzisiaj kołobrzeskie koniki, czyli nagroda prezydenta miasta z jednej strony, a z drugiej strony, bo są dwa koniki, żeby już była pełna stajnia honoru i szczęścia, nagrody środowiska dziennikarskiego. Kiedy patrzę na listę osób, które zostały uhonorowane statuetką kołobrzeskiego konika, która jest przyznawana, przypomnę, przez kapitułę dziennikarską i prezydenta miasta od 2001 roku. Jestem dumna, że jestem kołobrzeżanką. Jestem dumna, proszę Państwa, że żyję wśród ludzi, którzy potrafią wykorzystać swoje niezwykłe talenty po to, by służyć i pracować na rzecz innych ludzi. Kapituła dziennikarzy przy prezydencie miasta Kołobrzeg do nagrody konika nominowała wolontariuszy Wigilii dla Samotnych, Jacka Kawałka, Łukasza Gładysiaka. W jego życiu historia jest tak ważna, że powiedzenie "mój dom jest moją twierdzą" można traktować dosłownie, a najlepiej wie o tym jego żona Weronika, której zdarzało się czynić w mieszkaniu miejsce nie na nową sofę czy lampę, ale na przykład na uratowane przed zniszczeniem betonowe słupki forteczne czy 20-litrowe niemieckie kanistry, oczywiście z czasów II wojny światowej. Jak już się pewnie Państwo wszyscy domyślają, w tym roku nagrodę Konika Kołobrzeskiego od dziennikarzy otrzymuje Łukasz Gładysiak. Łukasz Gładysiak jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownikiem Muzeum Oręża Polskiego zajmującym się szeroko rozumianą edukacją, przewodniczącym Rady Muzeum, autorem wielu książek i setek publikacji, w których pisze o znanych i nieznanych wątkach dziejów Kołobrzegu i regionu. To miłośnik militariów, rekonstruktor, właściciel studia historycznego Huzar, współorganizator wielu widowisk, m.in. boju o Kołobrzeg. Cieszę się z tego, że mogę o tej historii Kołobrzegu opowiadać. Ja nie jestem kołobrzeżaninem, to znaczy jestem kołobrzeżaninem z wyboru. Jestem poznaniakiem, ale powiem szczerze, że takiej historii, jaką ma Kołobrzeg, no może Państwu i nam wszystkim zazdrościć wiele miast. Moglibyśmy się tą historią podzielić bez szkody i warto o tej historii opowiadać. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dla mnie ten konik to jest jak nagroda dla wzorowego ucznia, tak to traktuję, bo tej historii uczę się cały czas i mam nadzieję, że będę do końca życia. Dziękuję bardzo. Wnioski o przyznanie nagrody Konika Kołobrzeskiego od prezydenta miasta Anny Mieczkowskiej mogły składać organizacje i stowarzyszenia, mieszkańcy miasta, podmioty gospodarcze. W tym roku wpłynęło 6 wniosków z nominacją do nagrody. Nominowani zostali Kamil Barwinek, Wanda Przybylska, Marek Pan, Janusz Lubiński, Witold Łukawski, Ryszard Kaliciński. Zdecydowałam, że statuetkę Konika Kołobrzeskiego 2018 otrzyma wieloletnia nauczycielka, założycielka i prezes Koła Związku Sybiraków Kołobrzegu, osoba odznaczona złotą odznaką zasłużonego dla Związku Sybiraków, działaczka na rzecz pomocy polskim dzieciom w Kazachstanie, wieloletnia działaczka i organizatorka wielu projektów związanych z historią, wszyscy Państwo już wiecie, pani Wanda Przybylska. Wanda Przybylska została nominowana przez Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD i Zakłady Nadberezyńców za poświęcenie się sprawom społecznym i sybirakom. Przyczyniła się do powstania i upowszechnienia wielu symboli sybirackich. Serdecznie dziękuję za to prestiżowe wyróżnienie. Ja nie wiem, czy ja na to zasługuję. Jeżeli mi zdrowie pozwoli i czas, to ja jeszcze się z tej pracy społecznej nie wyłączam. Dziękuję wielu osobom, szkołom. Dziękuję. O to panią bardzo prosimy. Niech się pani, broń Boże, nie wyłącza, pani Wando. Na koniec gali z koncertem wystąpiła Monika Brodka.